Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku Uszejlowskich. Cóż Uszejlowskich? No, tak jak wspominałam na ostatnim odcinku, dzisiaj przyjdzie dyrektor szkoły, także Rozalia została w domu. Oczywiście, jak to Rozalia śpi? Śpi po prostu sobie. I za chwileczkę będzie właśnie dyrektor przyjdzie, więc będzie przygotowywała wszystko, żeby tu ślicznie wyglądało, żeby jak najwięcej punktów dostać, żeby się młody dostał do szkoły. Jak widać, zima jest w pełni, zatem młody sobie jeszcze wczoraj wieczorem zrobił bałwanka. Kurczę, jak tutaj to okręcić. I tutaj. Zrobił sobie bałwanka, także się cieszył bardzo. Nawet sobie tutaj zrobił tego anioła na śniegu, ale już zasypało, tutaj był anioł ze śniegu. No i teraz poszedł sobie do szkoły, Remigiusz poszedł do pracy, a Rozalia sobie po prostu najpierw malowała, teraz się przesypia, bo trochę jej tam energia zeszła. Teraz jak wstanie, to jeszcze się wykąpie i będzie czekać na dyrektora szkoły, ale jeszcze zanim dyrektor szkoły, to chyba miały być urodziny, z tego co kojarzę. Kurczę, kurczę. Tak, chyba tak, jak... Bo sorry, dawno nie grałam. Jak młody wróci ze szkoły, a on wraca za chwileczkę, to wtedy zrobimy urodziny Idalii i potem będziemy czekać na dyrekcję szkoły. Czyli jak to jest tak, to ty, Rozalia, ty sobie wstań. Tak, wstań i sobie się szybko weź prysznic. Okej, okay, a ty mała, co ty sobą reprezentujesz? Ty musisz sobie tutaj użyć. Tak, i tak to właśnie zrobimy. I w tym czasie młody wróci do domu. Zatem Marceli, podczas zajęć plastycznych Marceli ma namalować słonia. Marceli nie potrafi zbyt dobrze malować zwierząt, więc zastanawia się nad namalowaniem dzieła abstrakcyjnego, które ma słonia przypominać. Czy Marceli spróbuje namalować realistycznego słonia, czy obraz abstrakcyjny? Abstrakcyjny chyba lepiej, mi się wydaje. Marceli nie potrafi malować słoni i zdaje sobie z tego sprawę. Próba namalowania słonia abstrakcyjnego także nie wypada zbyt dobrze. Trójkątne szare plamy na papierze wyglądają fatalnie i Marceli traci nieco entuzjazmu wobec sztuki i rzemiosła. No okej. No dobrze, no cóż zrobić? Dobra, wy się tutaj ruszajcie. Ojeju, jeju. Co tam za spotkanie było? Dobrze, pani się tutaj ubrała już. Która jest godzina? O, zaraz przyjedzie Marceli. Okej, ona wykorzystała dzień urlopu. Marceli... O, trzeba tylko patrzeć, gdzie on położy tą swoją pracę domową, żeby jej nie zgubić. Zatem... Marceli, wychodź. A, jesteś już tutaj. Okej. Gdzie to położysz tym razem? Normalnie trzeba sprawdzać. Nie gadaj, że położysz to na biurku tym razem. Nie. Na podłodze. No okej, dobra. No chyba w domu ci śnieg nie pada, chłopcze. Dobra, dawaj tę pracę. Jak tu się... Tutaj się w trybie kupowania. Hops. Tutaj. Okej, okay, dobra, mamy to tutaj. Jak już jesteśmy w trybie kupowania, to kupimy od razu torta. Gdzie to się kupuje? Jejka, jejka. Tu? Tu? Torta dla małej Idalii. Co to jest? Pozycja. O kurczę. Hopsia, tu robią. Okej. Okay. Torta dla małej Idalii, to weźmiemy różowego, purpurowy, cytrynowy, słynny londyński. Dobra, purpurowy. Okej, tutaj oczywiście to damy. Halo, dlaczego to się nie chce położyć?
Ach. Tutaj to damy. Ok, i zaraz zrobimy jej urodzinki i będziemy czekać na dyrekcję. Tutaj to teraz. Ok, i jeszcze widziałam, że tutaj jest bałagan. To Marceli może. Co to jest? Oddaj na makulaturę, a to. Co to jest? Czytali magazyn, posprzątaj. Dobra, tu już chyba więcej nie ma niczego. Ok. I to tak szybko, z życiem. Ok, a co robi? Dobra, ta ją nosi. Dobrze, pada śnieg, ok. Patrzy sobie, dobrze. A mała co? Mała co wymyśliła? Będzie się bawić, ok. Dobra, posprzątane. Już jest, oj, już jest 16. Hej, nieznajomy, wydawało mi się, że porwali cię kosmici albo spotkało cię coś podobnego, bo nie dajesz żadnych znaków życia. Muszę już kończyć, ale zadzwoń do mnie. Marlena Panicz. Okej, nie ma sprawy. Dobra, ty, Rosalia, przestań patrzeć na ten śnieg i... Jak to się robiło, żeby były urodziny? Żebyśmy zdążyli przed tym dyrektorem. Przynieś Sima i Dalia. Tak, bardzo dobrze. Ty się nie baw, bo cię matka nie weźmie, jak się będziesz bawić. A ty, młody, chodź tutaj. Przyjdź tu. Odejdź tu. Ok. 3-4 start. O, kotko wróciło do domu. Ile tutaj jest? Przesuń się. O, matko. Przesuń się i podejdź tu. Dobra. Remigiusz ma niezwykle przyjacielską naturę i przywozi dziś z pracy przyjaciela. A, bo on też powrócił. O matko, o matko. Dobrze, chodź Remigiusz tutaj też, jak już jesteś w domu. Co ty tam kombinujesz, Remigiusz? Podejdź tutaj. Albo nawet przybiegnij. Przybiegnij tutaj, to będzie szybciej. Okej. Okay. Hop się. No dalej, dalej, dalej. O, jakąś kobietę przyprowadził. Oki, oki. Remigiusz, co ty kombinujesz znowu? Oglądaj, tak jest, oglądaj. Dobrze, a wy tutaj dmuchajcie. To samo się dzieje? Przynieś Sima i Dalia. Okej, no przyniosła. I co? I to tylko tyle wystarczy? No dobra, to oglądajcie. Ty już też masz takie, że oglądaj? Tak. Okej. O, urodziny. Dalej szybko, szybko, bo zaraz dyrekcja przychodzi. No dalej, dmuchaj. O, zmuchnięte. No dalej. Rośnij, dziecko. Hopsia, hopsia. Nie ma czasu. O matko. Okej. Okay. I Dalia to już dziecko, jako małe dziecko. I Dalia zdobywa poziom aspiracji. Cudowne dziecko. To fantastycznie. I Dalia nie mogła sobie wymarzyć lepszego życia. Super. Zobaczymy ją sobie później, jak dyrekcja pójdzie. O, proszę, już wzięła to. Okej. Okay. Dobra, ty coś tu myjesz. Dobra, bo zaraz przyjdzie dyrektor, więc ciastko... Dobra, młody, ty sobie też zjedz ciastko. Tylko, że talerze zostaną brudne. Ojejka, ojejka. Dobra, to młody... co tam robi ojciec? Idzie się kąpać. Kurczę, blade. Och, jejka, no dobra. Czekamy teraz na dyrektora, jest 17. On, z tego co wiem, to przychodzi punktualnie. Oho, i przyjechał.
dyrektor Waldemar przybywa na obiad. Powodzenia. Przygotuj smaczny posiłek i zadbaj, by Waldemar miło spędził czas. Może warto oprowadzić gościa po domu. No może warto, tylko akurat trafił w taki moment, że jest okej. Dobrze. Dyrektor. Idalia, nie Idalia, tylko Rosalia. Przywitaj. Waldemar Harnaś. A ta jak się tu ekscytuje śniegiem. Jeju, po kolana mają tego śniegu tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Punkty za żywienie, punkty za oprowadzania, punkty za pogawędkę, punktacja całkowita, pozostały czas 6 minut. O matko, albo 6 godzin. Dobrze, ty, Idalia, weź to sprzątnij. Aha, bo już sama myśli o tym. Okej, dobra. Dobrze, a ty, Rosalia, zaproś, zabawiaj, nakłoń, rozmawiaj, pogawędź, nakłoń do... a gdzie jest, żeby zaprosić do wewnątrz? Dobra, może oni się sami przemieszczą? Nie. Panie dyrektorze, zabawiaj, flirtuj. O, zaproś na obiad, dobra. Oprowadź najpierw. Okej. I co? No dalej, oprowadzaj go, weź go do domu. Ups. Z chęcią obejrzę wasz dom, to pomoże mi ocenić, czy jesteście rodziną wartą zainteresowania i pomocy naszej instytucji. Punkty za pogawędkę 8. Wow. No dobrze, to co? To idźcie do domu. Halo. Dziwne. Okej. Zakończ oprowadzenie. Pokaż pokój. Dobra. No idźcie zobaczyć ten pokój. Co ona pokazuje na palcach ten pokój? Jeju, co tu się dzieje? Halo. Punkty za oprowadzenie już dostała. Matko Boska, to tak... No dobra, to zakończ oprowadzenie. Okej. Okay. Zabawiaj. Oprowadź... Zaproś na obiad w takim razie. Boże. Obejrzałam mieszkanie i nie wydaje mi się, żeby to było odpowiednie środowisko dla dziecka. No nie, no bo to kurczę, no, obejrzeliście sobie trochę śniegu. Bałwanka. Remigiusz traci entuzjazm. Dobra, niech sobie traci. Halo, panie dyrektorze, może tak do domu pan wejdzie. Ja o co tu chodzi? Może ja go za szybko powitałam tutaj. Dziwne. Dziwne. Okej, okay, no zaprosiłam go teraz na obiad, więc mam nadzieję, że on tu przyjdzie. Okej, okay, teraz tak. A ona gdzie idzie? Gdzie ona idzie? Ona idzie grać, no niesamowite. No kurczę, bo dla mnie przyjmą tego dziecka. Rozmawiaj, nakłoń, pogawędź, zabawiaj. Rozmawiaj, pogawędka, przechwalaj się. Jak tutaj można zawołać, żeby on przyszedł? Remigiusz, może ty coś zdziałasz? Oglądaj, flirtuj, nakłoń do. Nakłoń do czego? Psikus, o matko boska. Oglądaj. Co ma oglądać? Dyrektora? Ludzie, no o co tu chodzi? Ty też nie graj tutaj. Tylko zabawiaj, zaproś na obiad. Proszę bardzo. Jakieś powitanie, jakieś coś? Rosalia, co ty robisz? Nie ćwicz teraz, tylko tutaj chodź. Jezu, no o co chodzi?
tacę przygotowałaś. Już wiem, może zrób nowy w takim razie. Tobie szybko to idzie. Albo nie, masz tutaj to. Zachowaj, zaproś do stołu. Goście. Wszyscy. Wszystkich. Zaproś do stołu. Jezu, on nie przyjdzie tutaj. Zmarznie ten dyrektor. Facet, no kurczę, no idź do domu. Zawiesił się. No jeszcze troszeczkę. Patrz, patrz, patrz. Patrz. Jeszcze tutaj. O, i teraz tu. Matko Boska, a gdzie jest ten... Co oglądaj to, no kurczę, słuchaj do wcipu, no kurczę. Oni mnie w ogóle nie słuchają. Może przez tą kobietę, przez tą Amandę Robak. Nie słuchaj do wcipu, tylko idź po dyrektora. Podaj resztki, zachowaj, zaproś do stołu. Goście, lokatorzy, wszyscy. Ty nie graj. Pada śnieg. Idź, zabawiaj dyrektora. Albo nie. Może on przyjdzie na ten obiad, skoro wszyscy. Ten śpi. Ta nie wiadomo, co robi. Sprząta? Je. Co je? Ludzie, chyba coś mi tutaj nie wychodzi dzisiaj. O, i się ciemno zrobiło. No, co ona? Ja pierdzią. Podaj. A ty... Nie jedź teraz, tylko weź tutaj, zabawiaj tego gościa. Zaproś na obiad. Ale on tutaj mu się w ogóle nie pokazuje to. O co chodzi? Dobrze, to w takim razie pogawędź o szkole. Okej, no już go opierdzielił. Zobaczcie, jaka mała punktacja, 8 na 90. Jak to dziecko ma się dostać do szkoły? Jak tutaj zawołać na obiad? Posprzątaj, nie sprzątaj, tylko... Jejka, jejka. Przesuń się. Okej. Podaj. Ja chyba czegoś nie rozumiem tutaj. Rozmawiaj, flirtuj, zabawiaj, pogawać, nakłoń do... Okej, jak tu zawołać takiego dyrektora? Żeby wlazł do domu. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Weź talerz, zachowaj, zaproś do stołu. Wszyscy. No, z jej się to nie pokazuje. A on... Jedz. Jezu, może ten dyrektor sam przyjdzie. Cicho, bo już jest coraz bliżej. No wejdź, kurczę, do domu. No, ta kobieta też już je. A dyrektor co? I się dziecko nie dostanie do szkoły, no. No wejdź już tutaj. No po prostu jestem w szoku. Uczesz? O matko! Ja pierdziu. Po prostu jak mam go tutaj harnasia zaprosić? Oj. Nie wiem, jak to zrobić. Biedne dziecko się nie dostanie do szkoły prywatnej. Będą potem marudzić na pewno. Jak to zrobić, żeby on łaskawie przyszedł był? A może Marceli go potrafi? Rozmawiaj, nakłoń, zabawiaj. No kurczę, no nie ma czegoś takiego. Wejdź, zaproś do domu, no jak? On się tutaj zbugował albo co, no nie wiem.
Dobra, nie dostanie się do szkoły. No wejdź już do tego domu. Dyrektor nudzi się, no. Waldemar dobrze zrobi, starając się zabawić gościa. Jak Waldemar? Remigiusz, kurczę. Okej. Dobrze, Rosalia, w takim razie będziecie na dworze zabawiać. Ale punkty za żywienie nie dostaniecie. No i zaproś na obiad. No i cały czas nie ma, zaproś na obiad. Okej. Pogawędź o szkole. O! Wszedł! Hura, hura. Tylko teraz trzeba mu dać jedzenie. O, ma. Ma, dobrze. Usiądź sobie, dyrektorze. Kto tu chce spać? Nie ma spania. Tutaj siadaj i rozmawiaj z dyrektorem. Pogawędź o szkole. A ty, Remigiusz, co ty robisz teraz? Dobra, sprzątnij, a potem pogadaj, rozmawiaj z dyrektorem. Pogawędkę. No i co? Nie musisz jeszcze sikać. Tutaj, chodź tutaj, usiądź i rozmawiaj. Rozmawiaj. Pogawędka. A ty, Rosalia, Rosalia, usiądź tutaj. Rosalia, usiądź tutaj i rozmawiaj też z tym człowiekiem, pogawędka. Bo wam dziecka nie przyjmie do szkoły. Co oni kombinują? Rozmawiaj. Dobra, na stojąco chcecie, to rozmawiajcie na stojąco. Dobrze, dzieci też mogą rozmawiać. Rozmawiaj. Spędzaj czas. Nie spędzaj czas, bo to trzeba wtedy usiąść jakoś inaczej. Rozmawiaj, pogawędka. Okej, i ty, młody, też tutaj włącz, wyłącz. No, na światła narzuciłam. Z dyrektorem. Waldemar, rozmawiaj, pogawędka. Teraz wszyscy będziecie gawędzić. Jezu, co się dzieje? Po prostu nie mogę ich ogarnąć. A minuta została. Matko Boska. No nie, no po prostu... Nie wiem, o co chodzi. Dobra, dzieci jeszcze rozmawiają z nim. Okej. Co to się dzieje? Rosalia, gdzie ty idziesz? Nie musisz jeszcze sikać. Wracaj tutaj, siadaj i dyskutuj z Waldemarem. Wypędź na koń, dorozmawiaj. Pogawędka. Kurczę, blade, no nie denerwuj mnie. Dyskutujcie. Gdzie wstajesz? Znowu no masz... Nie powiem, co w tyłku. A ty co, idziesz spać po ścieluszko? Nie ścieluszka, tylko kurczę, blade, tutaj usiądź i dyskutuj z dyrektorem. Ja piorkuję. Czy ona go poklepała po plecach? Jezu, on idzie. 65. Matko Boska, 12 sekund zostało. Dyskutujcie jeszcze z nim. Rozmawiaj. A ty co? Sprząta. Nie masz sprzątać, tylko masz rozmawiać. Kurczę, blade. Pogawędź. O szkole. Zapytaj się, co to w ogóle za szkoła, może, czy może jest fajna i tak dalej. O, skończył się czas! Dyrektor zaczyna zastanawiać się, czy ta rodzina powinna mieć coś wspólnego z tak poważną instytucją. No ale... Jezu, on chce uciec. O, a ten już jest niezadowolony pewnie. Remigiusz.
o co ci chodzi? O Jezus. Rozalia, ty jeszcze masz tutaj, nie możesz już nic wykonać. No i 65 na 90. I co? I co? I teraz nie wiem, dostał się czy się nie dostał. Jak się zaczyna zastanawiać, to co to oznacza? A, może tutaj już widać coś. O Jezu, zabawa mu spadła. Uczeń szkoły publicznej. To chyba nie. Dobra, trzeba ich teraz ogarnąć. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No a co z tym dyrektorem? Chyba się nie dostał do tej szkoły. Ci się tu pocieszają. No goszłola perkul, ale kurczę blade, czy to znaczy, co to znaczy? Co tam się dzieje? Ten poszedł spać. Okej, dobra, słuchajcie, to ja ich teraz ogarnę. I rano pewnie się dopiero dowiemy, czy on się dostał, czy się nie dostał. Ale jestem niezadowolona, bo tutaj w ogóle po prostu on się tutaj na tym śniegu zbugował i nic nie chciało działać. Bez sensu. A gdzie jest kot? Ja jest tutaj, okej, dobra. A, mały, aha, mała ma już łóżko. Dobrze, to trzeba ich tu ogarnąć. No troszkę tutaj Boże, co on robi? Pozmieniałam. A, on tutaj ma coś takiego sobie wymyślił. Błagaj o Simoleony. No tak jakby miał mało Simoleonów i po prostu wyszedł na zewnątrz i błaga o Simoleony. Jezus, co mu się stało? Słuchajcie, no coś się porobiło dziwnego w tej grze. Dyrektor nie chciał wejść do chaty. No i także młody się chyba nie dostał jednakowoż do tej prywatnej szkoły. No także, no trudno się mówi. Może młoda się dostanie tam kiedyś, jak troszeczkę nam podrośnie. Ale kurczę. Wielki pan dyrektor błaga o Simoleony. Wiesz co, Józef, ty weź się idź, po prostu weź, wykąp się z bąbelkami. Może ci przejdzie. Co tu jest? Posprzątaj. Nie sprzątaj, przyjdzie sprzątaczka, to posprzątaj. Już tak sprzątaliście, jak był dyrektor, że po prostu zniechęciliście go do wszystkiego. W ogóle dziwnie się zachowywaliście. No, także oni teraz rozpoczną nowy dzień. Potem jeszcze przebiorę i Dalię, jak się wyśpi, jak jutro pójdzie do szkoły, bo ona jest też uczniem szkoły publicznej i to czwórkowym. Teraz już, jak jest taka duża, tu oczywiście dostała takie samo łóżko jak Marceli, takie samo biurko. Tu im dałam do zabawy inne zabawki. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No mam nadzieję, że chociaż ona się dostanie do szkoły prywatnej. No a jak nie, to nie, no w końcu nie trzeba chodzić do szkoły prywatnej, żeby pójść potem na studia, prawda? Także myślę, że rozwiną się pomimo tego te dzieci dobrze. A może po prostu, żeby nie było przykro Marcelowi, to nie będziemy próbowali jej dawać do szkoły prywatnej. Także taki to był dzisiejszy dzień. Bardzo, bardzo nieudany. No myślałam, że to fajnie wyjdzie. Może wszystko zakłóciła ta osoba, która przyszła z Remigiuszem z pracy, bo jakby się wtrącała we wszystko i całkiem możliwe, że to właśnie zakłóciło wizytę dyrektora, bo on chyba zawsze jak przychodzi, to jest pojedynczą osobą. Także mam nadzieję, że to było właśnie to, a nie, że no chociaż może ten śnieg też tutaj go nie wiedział, gdzie są drzwi. No kurczę, no nie wiem. No dobra, no nie wyszło, no się mówi trudno i się żyje dalej, także w następnym odcinku będziemy tutaj robić różne inne rzeczy, a dzieci będą chodziły do szkoły publicznej i koniec. Także ja dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że pomimo wszystko Wam się podobało i zapraszam oczywiście na kolejny.
O Francji też nikt nie myślał dzisiaj. Kurczę, no nikt nie myślał. Mam nadzieję, że będziecie chcieli obejrzeć kolejny. Przypominam też, że jest nowa seria z Sims 4 do oglądania. No i oczywiście hardkorowa seria z Minecrafta, także zapraszam. No i jeszcze raz dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, 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 całusów 102!